Cześć, cześć! Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Fortnite. Ja już klikam graj. Zobaczymy, jak to dzisiaj nam pójdzie, tak? Królewskie zwycięstwo. No już w tym rozdziale, łamanie sezonie, mieliśmy królewskie zwycięstwo. Może akurat, chociaż ja się jakoś specjalnie nie nastawiam. Po prostu mam ochotę się dzisiaj trochę zrelaksować przy tym Fortnite. Ja tam osobiście uważam, że Fortnite jest właśnie taki bardzo fajny do takiego zrelaksowania się, tak? Nie ma tu jakiegoś napięcia, nie tracimy jakiegoś expa, nic takiego. Po prostu możemy być zarówno ostatni, jak i pierwsi i po prostu zaczynamy kolejny mecz i wszystko stoi przed nami otworem, tak? Nie tracimy jakichś dobrych broni. Nic, wszystko możemy znaleźć od samego początku. No i wzięliśmy sobie tryb bez budowania, tak? No i już jest. Włączymy sobie mapę, zobaczymy, gdzie by tutaj może najlepiej polecieć. A niech będzie to słodkie skrzyżowanie. No i już 4, 3, 2 i lecimy. Mam podziękowałem kierowcy busa, chociaż tak szybko poleciał, aż zwątpiłem, że dwa razy musiałem nadusić, ale jest, jest podziękowane. A to się liczy, słuchajcie. No to co? No to fru. Wylądujemy sobie gdzieś tutaj na dachu. Kurczę, żadnej broni na razie nie... O nie! Chodu! No kolejny! Co tu się dzieje? O nie, co ja zrobiłem? Nie mamy żadnej totalnie broni. Tylu przeciwników, a tak mało broni. Dobra, jest chociaż coś. Dobra, mamy pierwszą likwidację. Oj, mocno oberwaliśmy tutaj. No bo musieliśmy uciekać, tak? Totalnie, bo nie mieliśmy zupełnie jak walczyć. I tak jestem w szoku, że nam się udało tutaj chociaż jedną tą likwidację zdobyć. A teraz by się przydało coś, żeby zdrowia trochę uleczyć. Jest duża osłona. No dobrze, wypijmy. Tam już widzę przeciwnika, ale on chyba nie widzi jeszcze nas. A, oni tam się ścigają. Zresztą bardzo mało tylko ta osłona. O nie! Co tu za jatka, słuchajcie? Co tu się dzisiaj dzieje? Aj, nie udało nam się. A, tutaj nas od tyłu zaszedł. Hultaj jeden. Znowu już któryś raz z kolei nas takim tutaj... Jak ja to mówię, banda łysego, tak, bo dwóch na jednego.
No dobrze, ale już klikam w gotowości, zagramy sobie jeszcze raz. Przecież nie możemy tak szybko kończyć. 65. miejsce to wcale nie jest złe miejsce. No nie, no dobra, jest słabe. No jest słabe, tak? Ale myślę, że będzie lepsze. No co, mieliśmy jedną likwidację, chociaż o mały włos byłyby dwie, a prawie w sumie nawet trzy. Ale przynajmniej było fajnie. To gdzie by tutaj teraz polecieć? A niech będą tutaj te wieże. Musimy jeszcze poczekać, chociaż w sumie czemu my oczekiwanie na graczy, jak mamy stówkę? To w sumie chyba mamy wszystkich, tak? No nie wiem, nie rozumiem. Gra wie lepiej, słuchajcie. My nie musimy wszystkiego rozumieć, prawda? No, już mamy ostateczne odliczanie. 3, 2, słuchajcie. No i 1 i lecimy. Oczywiście dziękujemy kierowcy busa. I chwilkę podlećmy jeszcze i skaczemy. Tak się rozglądam, a może byśmy tak trochę inaczej, na przykład tu byśmy sobie wylądowali. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. Mam nadzieję, że jest coś ciekawego. Słuchajcie, może być nic ciekawego. Może być bardzo nieciekawie było. A, snajperka, no. Może i ktoś by się z takiej tutaj pozycji ucieszył. Rozglądam się, ale no nie widzę, nie widzę nikogo. Strzelimy sobie w dzika. Dobra. Idziemy, idziemy, bo tak to ja tutaj raczej meczu nie wygram, tak? Chowając się gdzieś tutaj na dachu. Okej, okay, tu już mamy. No, bardzo słabe te bronie, ale jakieś są. Dobra, duża apteczka, przyda się. O nie, o nie, o nie. Aj! No nie może być, słuchajcie, co to dzisiaj za nie nasza passa. Dobra, ostatni raz. Zobaczymy, jak to nam pójdzie, ale to już będzie ostatni raz. Obojętnie jakby nie poszło, nawet jakby było 99 miejsce. Mam nadzieję, że nie będzie. Będę robić wszystko, żeby nie był taki krótki odcinek, naprawdę. Może mnie to zmobilizuje, tak, do większego skupienia. I do jakiegoś tutaj ładnej, wygranej. Oby tak właśnie było. W miarę jak zmniejsza się centrum burzy, jej siła rośnie. No wiemy, wiemy, że już na samym końcu naprawdę burza jest w stanie być naprawdę bardzo śmiertelną pułapką. Ale to też my będziemy ją próbowali unikać. A czemu nie? Wyskoczymy sobie tak od razu. Może coś tam odkryjemy, może nie. Ale po prostu wyskoczymy od razu, jak będzie możliwość wyskoczenia. To co? 5, 4, 3, 2 i lecimy, słuchajcie, i lecimy. Oczywiście dziękujemy kierowcy busa.
I od razu skaczemy i od razu w dół. O, tu widziałem kilku skoczyło razem z nami. Mam nadzieję, że to my ich pokonamy, a nie odwrotnie. Dobra, jakiś domek tutaj jest, polecimy sobie do niego. Dobra, patrzymy, czy coś jest. Oj, mamy ten teren odkryty już. O ty! Udało się. I to nawet pierwsze uderzenie w meczu. Ale też było tutaj niezłe zaskoczenie. No ale grunt, że się udało, tak? Bo naprawdę byłby ekstremalnie krótki odcinek. Rozejrzyjmy się tutaj po tej chatce wuja Władka. Kokosy. Trochę szkoda może i być. O, tu może coś jeszcze. Tych kokosów tak jest. A co tutaj ciekawego? O, proszę. Jaką tutaj nagrodę nam dali. No dobra, no to sobie zjemy. Sobie to wszystko tutaj zjemy. Te kokosy. A tutaj nam osłonka się nabije. No dobra, obserwujemy, co my tutaj mamy ciekawego. Oho, już chciałem strzelać, ale to nie, to swój. To nie wróg, to swój, słuchajcie. Puściutko. Dobra. Puściutko, tu naprawdę puściutko. Zazwyczaj wybieramy jednak jakieś aglomeracje, bardziej takie miejskie. Nie wiem, tak zakładam, że tak podskoczy do góry, jak tak to albo i nie. Też w sumie tu są jeszcze jakieś skrzynki, to sobie najpierw potwieramy te skrzynki. Bieda. No też raczej słabo. Nie, to tylko widowisko. O, jest autko. Dobrze. To wsiadamy, jedziemy. Wsiną dal, słuchajcie. Tam jakby ktoś strzelał. Coś naprawdę to nie jest nasz dzień, tak? Bo najpierw nas zabijali, a teraz... Okej, tam ktoś jest. A mówię, a teraz błądzimy i nie mogę znaleźć żadnego przeciwnika. No jednego, tak? O ty! Złodzieju ty! Oddawaj auto, bandyto! Ty! Ty hultaju, ty! No, ukradł normalnie. Ukradł nam... O, ty! No i co powiem?
Słowo się rzekło, tak. No naprawdę nie jest to nasz dzień. Tak to już jest w tym Fortnite, że raz człowiek ma tak dzień i naprawdę idzie nam bardzo fajnie. No a raz faktycznie trzy mecze i w sumie trzy mecze no, wyszły raczej słabo, to trzeba przyznać. Ale ja i tak bawiłem się przy tym bardzo, naprawdę bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wy również. Jeżeli tak właśnie było, to ja serdecznie zachęcam do zasubskrybowania tego kanału. Koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Fortnite'a, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Dreamfall The Longest Journey, czyli kontynuacji już najdłuższej podróży, którą też jest na kanale, też zachęcam do oczywiście obejrzenia. Są jeszcze zdrapki lotto, zawsze około 14 staram się zdrapać jakieś zdrapki lotto, żeby tutaj dopomóc trochę szczęściu i zwyciężyć, tak, jakieś nie tylko wirtualne, nie tylko komputerowe, ale może i prawdziwą gotówkę. Może kiedyś się uda. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, jakiś komentarz pod filmem. To jest naprawdę miłe i bardzo motywujące. I już dłużej was nie zatrzymuję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, już się widzimy, do zobaczenia, cześć!